Oto nadszedł czarny piątek, pogromca wysokich cen, dostarczyciel dobrej zabawy. Czy jakoś tak, parafrazując klasyka. Natomiast jest to dzień, w którym telewizory kupicie taniej. I faktycznie kupicie je taniej i faktycznie będą to telewizory dobrej jakości. Oczywiście, w zależności od tego, czego będziecie szukać, znajdziecie bardziej lub mniej atrakcyjne oferty. Natomiast ja chcę zaprezentować Wam te najbardziej atrakcyjne. I dzisiaj skupię się na urządzeniach, które swoje kosztują. Jeżeli chcecie znaleźć tańsze propozycje, to one będą gościły w artykule na stronie wideotesty.pl, natomiast nie przedłużając, zabieram się do prezentowania. Mam dzisiaj dla Was dwa tanie OLEDy i zacznijmy od propozycji LG 55-calowej, propozycji o podstawowej specyfikacji, na przykład nie ma tutaj odświeżania 100-120 Hz, ale jest to telewizor, który działa sprawnie, jest to telewizor, który ma WebOS i jednak jakby nie patrzeć jakość tych OLEDów, pomijając oczywiście zdarzające się problemy z wypalaniem, choć oprogramowanie LG też dużo tutaj działa, żeby do tego nie doszło, no to są to telewizory o niesamowitej głębi czerni, o niesamowitych parametrach obrazu, o bardzo żywych kolorach. I tutaj faktycznie tak jest, znajdziemy tutaj łącze HDMI 2.1, więc ta rozgrywka powinna nam być mniej przerywana, z mniejszymi opóźnieniami między telewizorem a tym, co dzieje się na naszym padzie. Więc pod tym względem LG się spisało. Telewizor obsługuje też Dolby Vision IQ, więc każda klatka wybranych oczywiście materiałów może być analizowana osobno i parametry mogą być do niej dopasowywane. A to w przypadku OLEDów jest istotne, no bo wiemy, że tutaj każdy piksel może podświetlać się niezależnie. Ale jeżeli macie 500 zł więcej, nie chcecie przekroczyć 4000 zł, a nadal mieć OLEDa 55 cali, ale w tym przypadku z odświeżaniem 100-120 Hz, no to możecie wybrać propozycję od Philipsa 706-12, który bazuje na matrycy z ubiegłorocznego 805, więc jest to w dalszym ciągu całkiem dobra matryca i wydaje mi się, że jakość tutaj jest naprawdę na porządnym poziomie, a do tego dostajemy podświetlenie Ambilight, które synchronizuje się także z Philips Hue, więc za pomocą aplikacji możemy sobie tutaj stworzyć podświetlenie w całym mieszkaniu. Oczywiście jest to podświetlenie trójstronne, no i telewizor przez to, że ma odświeżanie 120 Hz, w dodatku dwa złącza HDMI 2.1, Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode może być naprawdę dobrym narzędziem do gamingu i dobrą konkurencją dla OLEDów LG, które akurat w tym roku jakoś przesadnie mocno nie staniały, poza tym najniższym modelem, o którym mówiłem przed chwilą. Wejdźmy na jeszcze wyższą półkę, a tam czeka na nas 65-calowa propozycja od Sony. Nie przekraczamy 5000 zł, a dostajemy telewizor X90J, który jest rozwiązaniem, myślę, bardzo ciekawym, zwłaszcza ze względu na procesor Cognitive XR, który myśli trochę jak oko, to znaczy tak zapewnia nas produkt. Chodzi o to, że parametry obrazu są dopasowywane do tego, jak ludzkie oko patrzy na ten obraz, po to, żeby było to po prostu jak najlepsze dla ludzkiego oka. Można powiedzieć, że oczywiście każdy producent stara się, żeby zrobić jak najlepszy obraz dla ludzkiego oka, natomiast tutaj Sony po prostu nie będzie szło w jakieś rekordowe wartości, gdy chodzi na przykład o jasność, tylko zrobi jasność, która będzie po prostu przyjemniejsza dla oczu i to są takie małe rzeczy, które mogą zadecydować o ostatecznie większej przyjemności przy dłuższych sesjach oglądania. Oprócz tego Sony daje tutaj dostęp do serwisu BraviaCore z bardzo wysokim bitrate, więc jakość wideo poza rozdzielczością jest tutaj na naprawdę bardzo fajnym poziomie. No i jest to też telewizor, który oczywiście będzie gotowy na gry nowej generacji. Znajdziemy tutaj HDMI 2.1, znajdziemy tutaj oczywiście wszystkie technologie z nim związane, obniżające opóźnienia w grach. No i patrząc na naszą recenzję, to Maciej docenił tam także głośniki. Znajdziemy tutaj 4, w tym 2 bijące do góry i możemy tutaj uzyskać efekt Dolby Atmos bez kupowania soundbara. Oczywiście kupując soundbar pewnie ta jakość będzie lepsza. Natomiast na dobry początek na pewno te głośniki się sprawdzą i też mają swoją przestrzenność. Ja w showroomie Sony miałem okazję tego słuchać. Faktycznie przestrzenność jest. Myślę, że jest to coś, co warto docenić, bo jednak te głośniki w telewizorach bywają różne. W MediaMarkt możecie oszczędzić nie tylko na pojedynczych promocjach, ale także i kupując kilka produktów oznaczonych promocją Rabatomania. Dzięki temu cena najniższego produktu, gdy weźmiecie kilka, zostanie obniżona w koszyku. A jakie to będą obniżki? Gdy weźmiecie dwa produkty, będzie to 25% rabatu na najtańszą rzecz. Gdy weźmiecie trzy produkty, 45% rabatu na najtańszą rzecz. Przy czterech produktach zniżka na najtańszy produkt będzie wynosiła 75%, a po wzięciu piątej rzeczy do koszyka najtańszą dostaniecie z rabatem 99%, więc jak coś chcecie kupić na przykład w okolicach 2000 zł, to rabat może sprawić, że będzie to kosztowało ledwie 20 zł. Brzmi chyba atrakcyjnie, prawda? Na koniec zapraszam Was do obserwowania nas, kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka i oczywiście obserwowania też naszej strony wideotesty.pl. Tam promocje ukazują się szybciej. No i oczywiście Black Friday'owy szał powoli się kończy, ale będziemy też obserwować promocje przy okazji świąt, by faktycznie znaleźć te najtańsze sprzęty, by nikt nie był po prostu poszkodowany. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!